Cześć, siemko, witajcie, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Sąsiedzi za Płotu, już w 13 odcineczku na moim kanale. Jest ze mną oczywiście sąsiad, w końcu jest sąsiad, możesz się przywitać. Siemano, No, siemano, siemano. siemano, co będziemy w tym odcinku robić? Dobra, co będziemy w tym odcinku robić? Jak widzicie, mamy wspaniałą zimę, napiszcie hashtag fajna zima. A ja wam szepnę serduszko, co? Jak widzicie, tutaj maszyny mamy podwiatą, wszystkie schowane. Koszarka schowana. Oczywiście ta talerzówka nie jest schowana, ale to talerzówce się nic nie stanie. Tutaj macie widły, łyżkę, którą będziemy zaraz zaczepiać, a zobaczycie po co, co. 60 stoi przygotowana, tutaj przyczepa jest. Tutaj silos, zaraz będziemy to to rurę jak to wyciągać i będziemy sypać niedługo. Więc co, tutaj sąsiad, co ty tutaj sąsiad robisz przy płocie? Nie, ja zamykam wszystkie bramy, bo jadę do miasta. A do miasta pozałatwiać, czy coś Ta, te kupić na święta? prezenty, te Tutaj, kurde, a jedzenie, to wszystko. Tutaj, jak widzicie, Zetor sobie stoi. I co? Tutaj mamy zgrabiareczkę. No, chyba się nic nie pozmieniało. Tutaj mamy palety truskawek poustawiane ładnie. Mamy obornika też trochę wyprodukowali. Świnie 200 litrów. Tak na pewno. No, 200 kilo. Ja to nazywam kilo zamiast litry. Co, tutaj chyba się nic już nie pozmieniało, jak widzicie też szklarnie mamy wyłączone, więc fajnie, tylko czekajcie, coś muszę zobaczyć. Dobra, co, chwila przerwy, co, kury też macie, tutaj kury se chodzą, co? W tym odcinku robimy, gdzie my idziemy, tak w ogóle musimy najpierw iść. A dobra, tutaj sobie już otworzymy ten garaż. Dobra, tutaj ten garaż sobie otworzymy. Tu tą beczkę odczepimy. O co się tego nie da odczepić? Aha, dobra, beczka odczepiona. Tutaj sobie sąsiad coś tam robi. Co ty, sąsiad, ten? Wody dolewam, bo nie Samochodem ma. jedziesz? Ta, jadę do miasta właśnie. A, wody Dobra, to ja. Sąsiad, ja już mam no. wszystko pozamykane. No chyba masz pozamykane. Kurierów nie będzie dzisiaj, to nie będziesz musiał nic mi odbierać w końcu. No dobra. A, przeszkodzę tutaj. I jak coś, to trzymaj się. Zobaczymy się No, pod wieczór trzymaj dopiero, się. nie? Na razie. Opa. No co jest? Co ty? O, dobra. W końcu to odszczepiliśmy. Wyłączamy to. Chudy, wyłączamy. Co? Teraz jedziemy po łyżkę, ale najpierw może. A dobra, trzewnik podszczepimy potem. Z racji tego, że będziemy w tym odcinku ładować zboże. W końcu będzie sprzedaż zbóż i zobaczymy, ile zarobimy. Ale ja zgaduję, że tak naprawdę będzie na moim koncie. Ja zgaduję, że na moim koncie będzie coś koło 30 tysięcy. Coś koło tego na pewno będzie, bo mniej niż w sumie 30. W sumie nie będzie 30, bo tutaj my gramy z tego, co się nie mylę, na poziomie normalnym, więc. Więc nie będzie 30, ale 20 tysięcy będzie na pewno. Więc 20 tysięcy, czy to dobre? Na pewno dobre, bo coś sobie za to na pewno kupimy. A co? No to się dowiecie już na wiosnę. Też zapraszam na kolejny odcinek do sąsiada, także na poprzedni też do sąsiada. Zapraszam, bo tam była fajna akcja, wyciąganie. Wyciąganie było, no tak, było wyciąganie.
więc zapraszam do sąsiada. A więcej nie będę wam zdradzał, po prostu zapraszam na kolejny i na poprzedni odcinek do sąsiada, który jest link w opisie do jego kanału, więc co? Tutaj sobie za torkiem staniemy normalnie. Teraz pójdziemy do 60. Odpalimy 60 i chyba 60 nie będziemy wozić tak naprawdę na skup. Zetora podczepimy do przyczepy. Albo może 60. Ale to się zobaczy jeszcze, czym tu będziemy wywozić. Jak tutaj najlepiej stanąć. A ogólnie też widzowie, zapomniałem wam powiedzieć, że dzisiaj przyjeżdża do mnie kupiec po zboże po prostu. Oczywiście po zboże to pszenicę, sprzedaję to z silosu, bo się kupiec trafił, dobrą cenę zaproponował, więc mówię, dlaczego by jemu nie sprzedać, więc mówię mu, sprzedam to, tutaj sobie załadujemy, może też sprzedamy od razu mu też rzepak temu kupcowi, bo jak na razie nie mam kupca na tego rzepak, jak widzicie też na jęczmień mam kupca, a na rzepak nie mam, może mu sprzedamy temu gościowi, bo o rzepaku nie rozmawialiśmy, tylko o pszenicy rozmawialiśmy, że ma do mnie przyjechać, a kiedy, no to nie mam pojęcia, kiedy przyjedzie. Umawialiśmy się na dzisiaj, a na którą godzinę, no to też jak to, że nie umawialiśmy. Ale tak naprawdę widzę, ja założyłem ten siewnik do kukurydzy, a tyłu mi nie podnosi, więc to jest dobry znak, ale trochę mi przeszkadza ten siewnik. Ciekawe, ile tu będzie łyżek. Sądzę, że mało, ale przyczepę sprzedamy na pewno, bo resztę jęczmienia no to zostawimy sobie na kurek. O matko bosko, nie, matko boska, zator na dwa koła ma. Tu, co tutaj jest? Chyba wykrakałem, że zetora nie podnosi. Tego gościa nie ma. A co za Heniek mi tu jeździ? Co za Heniek mi tu jeździ? Heniek! Gdzie tutaj? Witam, to tutaj przyjechałem po zboże. Sąsiad jest w domu? To nie tutaj. Do mnie pan miał przyjechać. A, to pana. No przepraszam, bo ja tu stoję, trąbię już 10 minut. A to jakie imię i nazwisko? Łuki jakiś, Agro Games Łuki. A, no to do mnie, no. A, dobra. No to tutaj już proszę wykręcić. Wykręci pan, bo tutaj samochody stoją. Tutaj sąsiad ma chyba wjazdek, jak pamiętam. Bo byłem ostatnio u niego. Panie, po śniegu pan będzie jechał. A, dobra, tutaj. No dobra, tutaj ja zatrzymam ruch. Tutaj sobie widzowie zatrzymamy ruch. Ale fajny ten kamos taki ten. Chyba odnowiony ten kamasik. Jest. Kurde. Co, biegi nie wchodzą w kamasie? Nie, ten kurde. Wyskakuje, bo nowe sprzęgło. A, wyskakuje, dobra. I tutaj, w lewo. Tutaj. Dobra. No. Tutaj już sobie rozłożymy dmuchawę. I tutaj pod tą ten. Dobra, górę. Pod tą żmijkę. No, dobra. Żmijkę. To sobie tak cofniemy. I tam po ile się panie? I tam ten, chyba cena nie spadła. No nie, na razie tak nie, jeszcze rozmawialiśmy się przez telefon, cena. Ten. Tak. Aha. Tak, tak. No, no to aktualnie ten, też... Chciałem się pana zapytać, czy by pan był dzisiaj ten zainteresowany kupnem rzepaku, bo aktualnie nie mam kupca na niego. A ile pan ma rzepaku? Tak nie wiem, tutaj z 5 ton będzie. Tutaj leży, fajny. A ile, jaką cenę pan ty proponował? No cenę, no to tak 1500. 1500 pan mówi? No. U nas chodzi po 1300. No,
No to ile by pan dał? 1350 albo 1400 mogę dać. No to 1400 może być dla mnie. Dobra, to ja potem jak zawiozę to przyjadę po to najwyżej. No dobra, no to ona tego Kamaza się zmieści wszystko czy nie? 18 ton się mieści, a nie ile pan ma tej przenisy. Ja mam 15 ton. O, sypie się jeszcze, jak to wolno sypie. Co to no jest? ten Kamaz da radę? Bo ja nie wiem czy on da radę. Jak ja woziłem tu jeszcze drugą przyczepę, ale mówię tutaj w zimę to się nie opłaca. Na zimę to druga przyczepa jeszcze. O dobra. No w zimę się nie opłaca, bo tutaj ślisko na drodze, to nie wiadomo co się będzie działo. A ten pan to mi nie ukradnie paliwa, bo tak się kręci obok tego zbiornika? Nie ukradnie, bo tutaj jest ten sąsiad sobie przyszedł. Dobra. To no. Ja będę. Albo dobra, jak wszystko sprzedam, to przyjadę i panu dam wypłatę najwyżej. No. Płatę tam. Tam za ile jak to pan będzie po ten rzepak? Tak z 20 minut, bo no musimy dobra. Sparzyć, nie? Zacznę wysypiemy. Dobra, no. To jak coś to będę ten. Tam pieniądze na konto przeleję. Ta. A no to dobra. Śmienika aktualnie widzę, będziemy składać tutaj ten kamazem światła w tym kamazie mam, widzę. Fajny kamazik, może kiedyś też u nas będziemy mieli kamaza. Ale to w przyszłości kupimy tego kamaza, bo jak na razie jest nam kamazik niepotrzebny. Ale tak teraz patrzę, że nie podoba mi się to, z racji tego, że musimy odczepić ten siewnik do kukurydzy i zaczepić gruberek, bo siewnik trochę będzie zahaczał nam teraz o drzwi do garażu, więc to tak średnio, bo to ten, no co, tutaj to, dobra. Gdzie do tyłu biegi mi się trochę pomieszali. No, co jest? O matko, zator bokiem chyba poleciał, dobrze, że byłem w kombinie na zewnątrz, a nie wewnątrz. Gruberka sobie zaczepimy. Myślę, że gruberek jest cięższy niż ten siewniczek nasz. O. Ale tym gruberkiem też widzę, że będziemy musieli w nawiosnę coś porobić, bo jeszcze na żadnym odcinku nie było gruberka, co my zahaczyliśmy tutaj. Ten garaż to w ogóle jest za mały już na nasze ten maszyny. Trzeba będzie kiedyś go na pewno wymienić, ale nie w tym na pewno sezonie. Tutaj dobrze się bierze. Tutaj praktycznie nic nie wziąłem tak naprawdę. To fajne. O dobra, już teraz biorę coś, dobra. O. Ciekawe ile mamy teraz, jak to. Matko maska. No, ciekawe na który skup ten też Haniu przy jak to wywiózł to. Ale zapewne ten. Jak 15 ton pszenicy miałem, no to. Może zarobimy z 10 tysięcy. A, jeszcze w tym odcinku truskawki będziemy sprzedawać. A co? Dobra. Dobra, tutaj resztę pszenicy, no to już dla kurek, jak to zostawimy. W sumie pszenicy jęczmienia, znaczy. Gdzie ja to wysypałem? Aha. To fajnie, że na podwórko sobie wysypałem to. Dobra. I teraz, gdzie tutaj tego zatorka postawić, żeby nie przeszkadzał? Dobra. Tutaj postawimy tego zatorka, bo i tak on będzie nam potrzebny. I chyba wyjedziemy sobie tyłem. W tyle może damy sobie radę po nieodśnieżonym. Może damy radę, nie będzie żadnej wtopy. Czekajcie, tylko się napiję. My już jedziemy. Dobra, co? Sobie jedziemy. Szypekiem to nie jest ten
Ej, na skup, ten nie jest ten skup daleko bardzo, to jest zaraz blisko, w sumie na wprost naszych gospodarstw to jest ten skup, więc to jest blisko tam i tam jestem z tym gościem dogadany, bo to jest taki znajomy. Aha, dobra, jedzie ten heniusz, trzeba się zatrzymać. Czekaj, Heniu, jakby Czele co, no do to pana tam ekspert. ten, poczekasz chwilę, Dobra. zawiozę zboże, tamten. Pan zobaczy, czy przelew przyszedł, bo podobno wysłali już. A, no to zobaczę ten. Dwa No, dwanaście przyszedł. czterysta. 12 400 Łe, to było. sporo było. No. No, Dobra, to dobra mam tutaj cena. czekać. No tak, co? Tutaj mam czekać, tak? Tu nie wjedź na moje gospodarstwo. Dobra, to ja pójdę sobie do sklepu, bo tu jest obok to. Sobie No pójdę. dobra, ten. Dobra. No. No to jest. Dobra, tutaj kamazem sobie przejedzie, żeby. On wjedzie tam na moje gospodarstwo. Dobra, wjechał na moje gospodarstwo. Co? My teraz sobie jedziemy ten na skup. Ciekawe, ile z tego jęczmienia zarobimy. Ale tak myślę, że zarobimy z tego jęczmienia tak 3000. Na pewno zarobimy coś koło tego. Po więcej bym nie liczył. Ale ciekawe, czy ten chłopina zawoził moją pszenicę do sprzedaży. Ale zapewne tutaj też wywoził, bo tutaj najlepszą cenę dają, a jak wiadomo, te. O dobra, akurat mamy ten na tył. Kiprujemy i ciekawe, ile zarobimy z tego pszenicy. Łe, 2400. Fajna cena. I prawie 18 tysięcy na koncie, więc będą pieniądze na nowe nabytki. Więc fajnie. Też może na nowe pola będzie kasa. Ale i tak będę musiał coś wziąć na wiosnę, a co, no to wam nie będę wam mówił, zobaczycie co będzie na wiosnę się działo, bo myślę, że będzie dużo fajnych akcji na wiosnę ze względem mojego gospodarstwa. Tutaj chłopa jeszcze nie ma z tego kamaza. Ja tutaj jestem na gospodarstwie, a chłopa nie ma jeszcze. Dobra, tutaj sobie staniemy, tutaj dobra. W sumie tak naprawdę przyczepa już nam nie będzie potrzebna, więc możemy sobie tutaj ją odczepić, tą przyczepę. Odpalimy sobie. Ciekawe, kiedy ten chłop wróci, bo ten chłop mi jakby tak zaraz mi będzie potrzebny do cofania. Bo tam nie będę podjeżdżał z zatorem tak daleko, żeby ładować rzepak. Tutaj mi blisko sobie podjedzie pod rzepak. Tutaj w końcu w garaże puste są. Dobra, i w końcu tak naprawdę garaże są puste, bo i mogę sobie schować ten gruberka, sobie schowam ten siewnik, skrabiareczkę też schowam do tego garażu. A tak to nie były te zboża tutaj, no to nie mogłem ten. Nie mogłem schować maszyn, tylko sobie dwie schowałem maszyny. Dobra, 60 niech sobie tutaj lata. W sumie na to stoi. A lata, no to Sebix jak to. Ty kurde se. Zatrzymaj się. Sebix, a tobie się coś nie pomyliło? O tamtemu frajerowi, sąsiadowi muszę tu pojeździć, no. Gdzie? Pan Jak jest. to jest moje pole? A to sorry, słusznie, No, panie, no. wypadł mi Zapomniałem. stąd Sebix. Zaraz jak to po policję zadzwonię. Tutaj Pewny zaraz jesteś? zboże moje zjeścisz. Co? Dawaj na solo, No chodź tu. dawaj. Jak Gdzie? tamten zaraz dostaniesz? Jak tamten? Chodź tu na lodowisko, co będzie, chodź. Jak tamten Tutaj dostaniesz? lodowisko, tutaj se możesz jak to. O, chodź tu, chodź tu. Co uciekasz? No co? Ej! Zostaw! Zostaw!
Strzelam opony. O, jak driftuję, jak zajebiście driftuję. Ała, ała. Sebi, dobrze ci tak, Sebix. Dobra, ty bierz sobie, ja wezmę twojego kurde zetora. Dobra, masz, wypadł. No. No, dobra. Pal gumę. I żebym ja tydzień więcej nie widział na moim polu. Wywiozę cię do lasu tak jak tamtego sąsiada. Bo zaraz jak to do ojca zadzwonię. Dobra, pal gumę. No, pal. O, wypadł. Dobra, po sąsiada, no to może jeździć. Tam Sebix, no to dobry chłopak, ale to mnie kiedy miał, to na pewno go zatrzymają ten. Kurde. Ja mu zaraz dam po moim polu, będzie jeździł. Zaraz po policję zadzwonię. Ale ciekawe, kiedy ten chłop z tego Kamaza przyjdzie, bo... Bo tutaj czekam na niego, żeby cofnął mi tym Kamazem. Tutaj mi cofnie ten Kamazem. Tak. Tutaj świnia sobie leży. Świnia se leży na śniegu. Ale spokojnie, ten... Te świnie sobie tak mają, przyzwyczajone są. Tutaj mi cofnie Kamazem. Tutaj, dobra, już możemy sobie łyżkę z zatorem napełnić. Tego rzepaku. Tak myślę, że będzie z 5 łyżek tutaj. Po więcej bym na pewno nie liczył. Na pewno bym, no więcej bym nie liczył, więc ten... Tutaj, dobra. Alo, pan tu jest? Co? Chyba nie mówię jeszcze. A, to ty. Alo. A, to ty. No tutaj a. Ten. Co tu już pan przyszedł ze sklepu? Kurde, miałem aferę, kurde, mało. No, dobra, potem będzie pan mi opowiadał o tej aferze. Teraz tu ten, cofnij mi tutaj. O tak. Dobra. No tutaj tak, to tutaj mi cofnij tutaj. Dobra, dobra. No, dobra. Kurde. O matko, zetora aż podnosi. Dawaj, dawaj tutaj, dawaj do tyłu, dawaj, dawaj, Heniu, dawaj do tyłu. Dawaj. Kurde. Co? O! Odpalił. A! Odpalił złom. Kurde, remont był i gasie, coś nie wiem. Nie wiem, panie, stary samochód. Nic dziwnego. Nie będę go gasił, bo jeszcze zgasię. Dobra, nie gasi pan. Kurde, jakiś młody jechał BMW czarno i mnie prawie potrącił, kurde. To ten, teraz Sebiksy latają bokiem po śniegu. Tylko mieszanki tutaj mi nie wsyp, panie, bo... Nie, no, mieszanki, ja patrzę tutaj w kabinę. A jednak tutaj, panie, było ten, będzie 2 tony. Pomyliłem się. Tak, jakbym wiedział, to bym tego nie brał. Panie, ale ty... Ale zmiesza pan ten, pojedzie do sąsiada za chwilę i będzie więcej pan miał. Jak już jest 2 tony, bo mam tutaj ten, taką... Taki licznik. Prawie już jest 2 tony. Więcej jest. No, ja też mam licznik. W setorze. Kurde, zimno. Mało płacą. Gdzie pan, gdzie mało płacą? No szef, ten co u niego jeszcze ciężarówki. Ta. No to zmieni pan pracę. Nie, właśnie będę kupował od niego tego Kamaza i będę sam sobie jeździł. A. Klimę sobie zrobię, bo... Albo może pan jak to zawsze ten, na gospodarstwie okay. Robić. Nie, ja to już stary. Zawsze pieniądze dobre, panie. Prawie pszenica, czy to jęczmień, nie? A jęczmień to jest, ale spokojnie, ja tutaj patrzę przy szybę. Daj, daj. Dobrze tam? No teraz, dawaj. O, wyspuję się, ja pierdziu. Ja pierdziu. No dobra. Dobra! Ja pierdziu. Dobra, chyba się nie pomieszało, dobrze jest. Panie, za ile tam będzie przelewik? Szybki jak teraz? O, szybciutki. 3 tony jest. Widzę tutaj.
Dobra. No tutaj Tutaj se lecę. opuścimy. No tam się ten, tutaj przelewik będzie ten, szybki. No teraz szybki, przejmę od razu będzie chyba. Atak Dobra, to ja między jadę, bo mam jeszcze. panie, atak między No. ten nami, no to gdzie pan to wywozi? Na jaki No. skup? Pszenica jest tutaj, No. najdroższa, to tu wywiozłem, a teraz nie wiem, gdzie jest rzepak. Będę musiał dzwonić do tego szefa. A. Bo mamy 5 skupów aż, nie? 5 skupów? Tak, i musimy zobaczyć, gdzie jest Weton. najdroższe. No. No to dobra. No to ja panu nie przeszkadzam i pan jak to wywozi to. Dobra, to ja jadę. Zadzwonię do szefa i No. będę zaraz wiedział. Szerokości Dobra. tam. Co? No tutaj odszczepimy sobie gruberkę i pojedziemy te truskawki sprzedać. Ale myślę, że te truskawki załadujemy w łyżkę. Żeby to nie było. W łyżkę sobie po prostu załadujemy tam. Dobra. Co się tego nie da odłączyć? Da się odłączyć. W łyżkę sobie załadujemy te truskawki, ale czy mi się to zmieści? Chyba się zmieści. Mam takie wrażenie. Albo sobie, dobra, przyczepą sobie pojedziemy ten. Przyczepą sobie pojedziemy zawieźć te truskawki, nie będziemy łyżką jak to wozić tego tylko po jednej palecie, bo to by było 5 kursów aż, ale tu. A to nie jest też tak blisko na ten skup ten. No jest blisko, ale mi się nie chce ten wywozić i też szkoda paliwa. W Zetorze, bo Zetor no, trochę więcej pali niż nasza 60. A tutaj sobie wykręcimy coś takiego. Garaże będę musiał jeszcze pozamykać. Tutaj sobie garaże pozamykamy. Tutaj 60 niech sobie stoi. Dobra, tutaj se włączymy pewną moc. Dobra. I ciekawe, ile ten będziemy mieli raz wszystkich pieniędzy ten na koncie. Ciekawe, ile zarobimy ten w tym. Ogólnie ten. Dobra. Tutaj. Dobra, tutaj to. Co, już mamy ogarnięte, to sobie wyłączę. Co, tutaj sobie tą bramę otworzymy i jedziemy. Ja sobie pasy zapnę, żeby to zaraz nie pospadało, bo to i tak się ledwo co trzyma. Tutaj, żeby sąsiada nie walnąć w drzewo. W ogóle to drzewo będzie trochę powycinać na wiosnę, albo przy. I ten, i post. I zasadzić nowe drzewa, bo te drzewa, co teraz są, no to są za wielkie i przeszkadzają. Wyjeżdżę nam, ale co? My jedziemy. Ciekawe, czy przelewik doszedł. A co tam się stało? Zaraz tam pójdziemy do niego, się O zatrzymamy. Boże, o Boże, bo to się strzepnie zabije. Zaraz ten. Zatrzymamy się tam, jak będziemy wracać, albo pojedziemy. Bo. Ale chłop to pewno. Co chłop robi? A gdzie to się sprzedaje? Halo, panie, pan był jechał tutaj z torem, bo jest problem z No. tym. I co widzowie, widzimy się po krótkim cięciu, dobra. Aktualnie no to Halo, się tutaj panie. sprzedaje te truskawki, możemy to pomóc, co? To sobie wyłączymy, to się sprzedaje. No tak trochę tak średnio się sprzedaje. Tutaj zaraz z panem sobie porozmawiamy. Tylko czekaj pan, tylko to postawię. Dobra, pomogę. Kurde, plecy pękły, oba. Czekaj, dobra. Dobra. Czy trochę zarobimy z tego? Czekaj, bo tutaj się nie sprzedaje. O. 24 tysiące. Prawie. Ile?
24 tysiące, panie. Kurde, Bogaty jestem, zarobiony. Co? Pomoże pan. No pomogę, zaraz tam Dało. idzie pan tam do celu. Do tego miejsca. Co tutaj się stało? Matko Boska. Chyba pan jak to się ten. Pomógł coś tam o drzewo. No, bo jak wziąłem patrzyłem, jak wyciągarkę i jechałem, tutaj. no to leżał pan na śniegu. Wziąłem wyciągarkę i wyciągałem, ale pękła mi wyciągarka. A, pękła. Tak. Jak matko boska, jaki tutaj korek. Ale jak pan tutaj zrobił? O, śliska droga, nic dziwnego. No tu zahaczyłem, o widać jak tu zaharyłem. No, i tu widzę tutaj. I to z górki pan jechał. Hamulce nie, co słabe, to co? No. Ale jak tutaj pana wyciągniemy, to postawimy to. Ma pan tura, zahaczymy tutaj najwyżej. No to szef czekaj pan, ja tak, idę po tura. A to szef nie będzie zły? Nie, już z szefem gadałem właśnie. A. Powiedział, żeby aby go podnieść, bo się zaleje silnik, tak. No. Od paliwa cały. Może go zgaszę, tylko jak tam wejść, kurde. O. Czyli pan jednak tego kamaza jak to nie kupi? Kupuję właśnie, szef mu powiedział, że mam to kupić już. Zniżkę da pan? Zniżkę da, szef? Chyba ta. A. Czekaj pan. Matko boska. Dobra, dzięki panie. No to teraz chyba będzie na następny sezon, jak pan do mnie przyjedzie, no to będzie drożej trochę zboże za pomoc. Nie, ja za pomoc panu dam na stówkę na flaszkę, proszę, przesłałem. No, dobra. Tutaj światło za to, że sobie zgasimy. Człowieku, co to się stało? Dobra, ja jadę, bo ja mam tu klienta, kurde. Tutaj klienta i tam uważa pan ten. Kurde, lampa się znowu spiła. No widzę trochę, szyba potłuczona tutaj. Letko. Mam nadzieję, że policja mnie nie zatrzyma, bo to... Co to jeszcze jest? O kurde. Niezarejestrowany kamaz? Gmina mnie zabija, zobaczy pan jak asfalt pękł. No ja widzę. Dobra, gmina może nie zauważy. Dobra, ja lecę, bo tu już dzwonią dobra. Do mnie, kurde. Tutaj korek, bo dobra, no leci tutaj. Czekajcie. No jedź pan. Nie chcę odpalić. O! Chyba zatrybił. Dobra, jedziemy na wycieczkę szkolną. Dobra, co? Matko boska, jak on jeździ. Nie no, to od razu widać się ten. Nie no, to chyba jakiś pod wpływem alkoholu jest. On to chyba jak to się nie poślizgnął. Tutaj tak patrzę na niego, że... Gdzie on na moją gospę wjeżdża? Co on robi, ten gościu? Co ten heniut nasz kochany robi? Dobra, my się w tym odcinku z wami żegnamy, co? Dzień dobry, widzimy ja się w kolejnym odcinku. No, co? Po zboże przyjechałem. Jak to? Zboże sprzedane już jest. Dobra. Ja się w tym odcinku z wami żegnam. Co? Do kolejnego odcinka. Na razie. Cześć.